To tutaj bezpańskie zwierzęta znajdują schronienie i jedzenie. W gliwickim schronisku mają zapewnione wszystko, czego im potrzeba, ale nigdy nie zastąpi ono prawdziwego domu z kochającym właścicielem. Pani Izabela jest wolontariuszką. Przyjeżdża do Sośnicy, aby opiekować się psami. Kocham zwierzęta, więc niosę im pomoc, mówi. Od wielu lat jakby zajmuję się i ta sprawa leży mi na sercu i zajmuję się nią czynnie. Od 4 lat tutaj wyprowadzam pieski i uczestniczę w adopcji razem z dużą grupą wolontariuszy. W schronisku jest dość duża grupa wolontariuszy. Obecnie z gliwickim schroniskiem współpracuje ponad 30 osób. Pani Izabeli bardzo zależy na adopcji dwóch jej podopiecznych. Pierwszy to Czaruś, a drugi Pirat. Mimo że oba psy były wielokrotnie prezentowane, to nie znalazły nowego domu. To spokojne zwierzęta, które reagują na podstawowe komendy. Takich zwierząt czekających na adopcję jest jednak więcej. Przed 10 laty w gliwickim schronisku przebywało równocześnie ponad 400 zwierząt. Dziś jest ich niemal o połowę mniej. Miasto w tym czasie sporo zainwestowało w placówkę i dziś zwierzęta mają tutaj dobre warunki. Powstała również salka edukacyjna, w której odbywają się spotkania z uczniami szkół. W latach 2007-2014 miasto wykonało różne prace na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Zostały dobudowane specjalistyczne pomieszczenia dla zwierząt, takie jak szpitalik, jak pomieszczenia dla zwierząt, jak pomieszczenia kwarantanny, gabinet weterynaryjny i sporo innych. W ubiegłym roku do schroniska w Gliwicach przyjęto w sumie 564 psy i 371 kotów. Sporo zagubionych zwierząt, które trafiły do schroniska, szczęśliwie powróciło do swoich właścicieli. Dla 641 zwierzaków udało się znaleźć nowy dom. Każdy, kto chciałby adoptować psa lub kota, musi przede wszystkim zgłosić się do schroniska przy ulicy Wschodniej w Gliwicach Sośnicy. Pracownicy doradzą odpowiedniego psa. Wszystko zależy od tego, gdzie zwierzę ma trafić. Inny pies trafi do osoby samotnej, a inny do rodziny z małym dzieckiem. Staramy się tak psa dobrać, tak podpowiedzieć, żeby ta adopcja była udana przede wszystkim, bo to nas najbardziej interesuje. Czasami ludzie kierują się urodą psa, modą na psa, a przede wszystkim trzeba... Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie mamy oczekiwania w stosunku do naszego przyjaciela i co możemy sami zaoferować temu psu. W poszukiwaniu nowych domów dla bezdomnych zwierząt pomagają m.in. nowoczesne internetowe kanały komunikacji. Schronisko ma swoją stronę w sieci. W lokalnych mediach co jakiś czas publikowane są informacje o zwierzętach do adopcji. To wszystko przynosi efekty. Jednak nic nie sprawdza się tak dobrze jak portale społecznościowe. Gliwickie Schronisko dla Zwierząt obecne jest m.in. na Facebooku. Bardzo duża liczba fanów. Ciekawe informacje, codziennie bohater dnia, czyli inne zwierzę, jego historia, dużo zdjęć, dużo filmów i to naprawdę działa. Mamy takie przypadki, że właściciel, przyszły właściciel zobaczył swojego zwierzaka na Facebooku, a później przyjechał do schroniska i zabrał psa albo kota do nowego domu. Co roku odbywa się psi stanek, czyli baw się razem z psami. Akcja promuje adopcję zwierząt. Odbędzie się również w tym roku. Co ważne, na leczenie i profilaktykę zwierząt w ubiegłym roku wydano ponad 55 tysięcy złotych, a na kastrację i sterylizację 49 tysięcy. W sumie w minionym roku bieżące utrzymanie schroniska kosztowało miasto ponad 1 000 000 złotych. Więcej informacji na temat schroniska można znaleźć pod adresami widocznymi na ekranie.